Cześć. Temat tego edukastu to powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na tym edukaście zajmiemy się powstaniem i działalnością Polskiego Stronnictwa Ludowego, zastanowimy się, jak wyglądała sytuacja ludowców w kraju po wojnie. Odpowiem na pytanie, kto był przewodniczącym PSL-u, a kto realnie rządził w kraju. Na koniec opowiem Wam, czego domagało się Polskie Stronnictwo Ludowe. Zapraszam. Były premier w rządzie na emigracji, Stanisław Mikołajczyk, zastał bardzo skomplikowaną sytuację po powrocie do kraju. Niektórzy działacze konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego ujawniali się i próbowali nadać partii bardziej niezależny charakter. Niektórzy, często spod znaku sanacji, stawali się posłuszni komunistom, obawiając się represji związanych z oskarżeniem o faszyzację kraju. Najważniejsze osoby – Kazimierz Bagiński, Adam Bień, Stefan Korboński i Stanisław Mierzwa znaleźli się w więzieniu moskiewskim lub w rękach Urzędu Bezpieczeństwa. Niektórzy wyczekiwali, nie ujawniając się w ogóle. Polskie Stronnictwo Ludowe, którego prezesem został Wincenty Witos, powstało 22 sierpnia 1945 roku. Wobec postępującej choroby i podeszłego wieku Witosa funkcję kierowniczą nieformalnie piastował Stanisław Mikołajczyk. Nowa partia uzyskała ogromne poparcie wśród działaczy chłopskich. Ponieważ PSL było główną partią opozycyjną, w szeregi jej wstępowali również przedstawiciele inteligencji i drobnomieszczaństwa. Od samego początku partia spotykała się z szykanami i represjami ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, mimo to bardzo szybko zwiększała swe szeregi. W listopadzie 1945 roku liczyła ona 200 tysięcy członków. W styczniu 1946 roku już 540 tysięcy osób. Będąc najliczniejszą partią w Polsce, PSL otrzymało tylko 52 z 456 mandatów. Powiatowe i wojewódzkie zjazdy chłopskie opowiadały się za stanowiskiem Stanisława Mikołajczyka. 6 listopada 1945 roku podczas 100-tysięcznej manifestacji przy trumnie Wincentego Witosa w Wierzchosławicach do PSL przyłączyły się grupy działaczy ze Stronnictwa Ludowego. W listopadzie 1945 roku podczas wojewódzkiego zjazdu PSL w Warszawie Stanisław Mikołajczyk oświadczył, że Polskie Stronnictwo Ludowe oczekuje sojuszu z ZSRR i współpracy z wszystkimi partiami w kraju, ale na zasadzie równości. Zastanów się, co zapamiętałeś podczas słuchania tego wykładu. Jak wyglądała sytuacja Stronnictwa Ludowego w kraju? Wymień najważniejsze osoby ze Stronnictwa Ludowego działające w kraju. Dlaczego Stanisław Mikołajczyk nieformalnie przewodniczył PSL-owi? Kto dołączył do PSL-u 6 listopada 1945 roku? Co oświadczył Stanisław Mikołajczyk podczas wojewódzkiego zjazdu PSL w Warszawie? Na koniec spróbuj rozwiązać test znajdujący się poniżej.